No to jesteśmy po losowanku 39, miejsce znane z moich zimowych filmów, także poszczęściło się. Oprócz tego zobaczcie, ostatnio dostałem dzisiaj kopertę, bo ostatnio zająłem sekcję, udało mi się zwyciężyć sekcję moimi wypocinami spod drzewa. Ty zobaczycie może parę ujęć w takim razie z tego, bo coś tam nagrywałem. Ale ogólnie się cieszę, szczęście chyba wróciło dzisiaj, także jedziemy. Mamy bardzo dobre miejsce, jednak warunki są niedobre, bo jest zimno. I jest bardzo zimny wiatr, także tutaj bym mógł nie brać tak konkretnie dzisiaj, ale ja umiem tam łowić z tego miejsca, wiem gdzie się łowi. I po prostu metod feeder idzie w akcję dzisiaj, także jadę, się rozkładam ze spokojem, muszę być bardzo dobrze przygotowany, bo teraz tu już chodzi o bardzo wiele, chodzi o zwycięstwo, chodzi o podium, także jest już spięcie jajek i będziemy ostro cisnąć, także zapraszam was, być może już później z jakichś ujęć z końcowych nawet, albo gdzieś tam może jakiś hol się uda nagrać. Ejo, życzę powodzenia. Siemaneczko, witam serdecznie, idziemy na rybki. Dzisiaj moje mini zawody zimowe na Rascal Flake. Lecimy na losowanko do takiego pubu. Tu losowanie zawsze jest w pubie przed zawodami. Właściwie to na większości takich angielskich. W większości na zawodach w Anglii się losowanie odbywa w pubie. Można sobie coś zjeść, wypić kawę czy tam kto tam co lubi. Ale przejdźmy do konkretów. Po pierwsze, zawody na Rascal nie są sprawiedliwe. Parę razy o tym wspominałem. Rascal to jest takie jeziorko, które ma dużą różnicę głębokości. W jednym miejscu jest płytko, praktycznie na jednej połowie jeziorka jest płytko, bardzo na drugiej jest głęboko. Dlatego wiadomo, że zimą każdy chce trafić na głębinę. No, dlatego nie są to zbyt sprawiedliwe zawody, ale jedziemy sobie dla zabawy, liczymy na szczęście. Jeżeli te miejsce nam nie wypadnie za dobre, to też będziemy walczyć. Jednak już na pewno z dużo mniejszym skutkiem. Technika na te zawody jest zawsze bardzo prosta. Żeby wygrać, trzeba łowić F1 i wszystko trzeba postawić na tą kartę. Czyli najskuteczniejsza tam jest metoda, od jakiegoś roku metoda i chleb, chlebowe kulki, chlebowe dyski, zdechły robak. Do podajnika pójdzie F1 Dark albo mielony chleb. Zobaczymy, na początku trochę mielonego chleba dam. Bywa tak, że ten chlebek bardzo dobrze... Przepraszam. Bywa tak, że ten chleb bardzo dobrze wabi te ryby na Rascal, ale najlepsza ogólnie jest tam Sanenta. Ogólnie do jeziorka zostało wprowadzonych ostatnio 1600 sztuk F1, takich malutkich. Liczę na to, że te ryby jakoś przyczynią się do jakichś fajniejszych wyników, dzisiaj do jakichś lepszych brań. Ale ogólnie z tego, co się tam dowiadywałem, jest bardzo słabo, mimo tego, że temperatury są wysokie, mamy zimę, wysokie, od dwóch dni są wysokie, bo wcześniej był śnieg, lód, to jezioro było zamarznięte całe, podobno tam jeszcze 3 dni temu. Także nie sądzę, żeby te ryby jakoś specjalnie dzisiaj były skore do brań, ale nie zapominajmy, że to są F1, które chętnie biorą zimą. Także najważniejsze jest teraz losowanie. I tyle. Także zobaczycie zaraz ujęcie po losowaniu, bo może gdzieś tam jakąś tą kamerkę wezmę i na losowanie sam nagram. Zobaczymy, co to z tego będzie, także hej, życzę mi powodzenia. Zobaczcie, PEK 15 na płyciznach, jeszcze do tego mam wagi. Także idziemy spróbować cokolwiek złowić, powalczymy. Już się przygotowałem, sobie siedzę. Zobaczcie, tu mam parasol, z tamtej strony wieje. Tu przede mną jest takie niefajne drzewo. Plan jest taki, żeby rzucać jak najdalej, aż tam pod te krzaki. Tam się będą ukrywały na pewno jakieś ryby. Też jest problem tu teraz z rzutem, bo mam takie dwumetrowe przejście między krzakami a tą linią nieszczęsną. Będzie ciężko tam rzucić. Już rzuciłem dwa razy na drzewo. I tyle. Oprócz tego będę łowił pod tym drzewem, spróbuję, bo też może coś tam być. A jeżeli tu i tu nic się będzie działo, to na środek. A zacznę sobie od bombki. Na bombek pójdzie kulka pop-up z chlebem. I później mamy oczywiście, zobaczcie, robaki zdechłe. Tutaj mam chlebek do metody. Życzę mi powodzenia, będzie ciężko.
Nie jest to miejsce najlepsze, jakie mógłbym trafić dzisiaj. Ale będziemy walczyć, to są zawody, tak jak wspomniałem, tutaj się liczy zabawa. Bardzo, bardzo mocno wieje, no zobaczcie, nie dam rady tam zrzucić, tak mi się wydaje. Na pewno założę największą bombkę, jaką mam. Spróbuję chociaż troszkę dorzucić. Michał wylosował numer 38, tam na głębinach. Co jest, uwierzcie mi, dobrym miejscem. Mam nadzieję, że coś połowi, że obroni też honor. Jak nie jeden, to drugi, nie? Ja już jestem gotowy, bardzo szybko mi to sprawnie poszło. Inni się jeszcze dopiero rozkładają. Będziemy się bawić. Proszę bardzo, tu u Michała, zobaczcie, profesjonalizm, OCT box. Michał ma dobry pek. Ja tutaj zawsze zimą łowię z tego albo z tego drugiego, to są ryby. Także miejmy nadzieję, że Michał obroni nasz honor, nie Michał? Oczywiście. To jest jakiś komentarz, co? No lecimy na oskopce. Pokopiesz im dupska, nie? Trzeba. Pokażę, kto się robi. Znowu, no jak zwykle. No ktoś musi. Zobaczcie tutaj. Te leciki, robaczki, wszystko jest. Elegancko. No ja idę płakać teraz w takim razie. Nie, jest szansa podobno obok mnie. Wczoraj czy przedwczoraj ktoś łowił ładnie ryby obok tego miejsca, co ja jestem. Także może coś tam się działo. Fajnie by było. Nie sprzedam się tanio. No. Ciemno jest wszystko. Zdechlaki masz? Mam. Kuleczki? Wszystko jest. Ciężko to, żeby dalej rzucać, kurwa. No 20-25, jo. 35 nawet. No może być ciężko, ale spróbuj, jak nie będzie brało, to zmień na mały, wiesz. One tu nie lubią ciężkiego. Jak 35, mam 15, kurwa. A to jest 35? No. Ale malutki, nie? A mały, ale 35. No to fajnie, to właśnie dobrze, jak jest mały, to też o to chodzi, żeby był mały, że jak najmniej zanęty przyszło. To jest ciepło, nie? Może te ryby będą świrować. Dobra. Muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze mi idzie łowiąc na bombeczkę, długi przypon, tu przy tym krzaku cały czas to męczę. Mam gdzieś 20 parę ryb w siatce. Łowię teoretycznie tak, jak się na tyczkę łowi, tylko przy użyciu bombki. Taki mamy wynik, zobaczcie. O. Nie ma ich za wiele. Wydawało, że było ich więcej. Thank you.
You've got to be a winner this one. You will see. If I don't have a hole in my head, because I've seen some holes there. It's not good. This will be a winner. Yeah. Definitely. Oh, good this one. How's going on, Dick? That's all right. What do we have? £20. You can have £20 dead for that. £20 dead, yes? Yeah. Very good. I want to make a picture with this, yes? What's that, 39? 39, yeah. Can you hold that for me, my friend? You'll see it there, yes? Oh, God. And how do I press the... You don't have to press anything, it's recording, yes? Okay, and you can see me, yes, yeah, okay, I'm very you. Happy. £10, not too bad, eh? Zobaczcie. Udało się. Jestem pierwszy, wygrałem zawody. Nie było lekko wygrać. Nie było łatwo, nawet z tego najlepszego miejsca, ponieważ ryby dzisiaj nie współpracowały ze mną tak, jak ja chciałem, żeby współpracowały z tego miejsca, żeby miał branie co rzut. Zrobiłem bardzo dużo rzeczy różnych, bardzo dużo się nauczyłem. Ogólnie ładnie i słonecznie teraz jest, ale wieje nam bardzo zimny wschodni wiatr, ten wiatr, który przywiał mrozy do Polski, ten wiatr też dociera do Anglii, jest bardzo, bardzo zimno. I co, no udało się zwyciężyć, miałem bardzo dobry wynik, 20 funtów, czyli jest tam gdzieś tam 10 kilo na oko. Drugi wynik miał 9 kilo coś, a potem już miały wyniki około 5 kilo, 6 kilo, także pierwsze dwa miejsca mocno odskoczyły. Bardzo się cieszę, że mi się udało właśnie wskoczyć na pierwszą miejscówę. Ogólnie ryby nie brały tak dobrze, jak zwykle biorą, bo tam potrafią badać wyniki takie jak 30 kg, 40 kg. Ale jak na tę porę roku to jest bardzo dobrze. Jestem mega szczęśliwy, udało się, może nie widać, bo jestem zmęczony, jeszcze musiałem wszystkich ważyć. Parasol mi wpadł do wody, musiałem parasol wyłowić. Także działo się na koniec, ale dzisiaj jest mój dzień, zwycięski. Trochę ponarzekałem sobie rano, jak pewnie widzieli czy słyszeli. Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Wiecie, to wszystko jest na spontanie. Ale jest super.
zwycięstwo. To moje ostatnie zawody na Raskelf Lake. Na następnych już nie mogę występować, ponieważ jadę już na Southfield łowić między naprawdę sławnymi wędkarzami. Nie będziemy się tutaj przechwalać, będziecie wszystko widzieć na Facebooku. Tam, żeby wygrać, no to trzeba już naprawdę mieć i umiejętności, i szczęście, i wszystko naraz. Ale chciałem was wprowadzić, co się działo, co robiłem. Mówiłem na małą metodę, miałem przygotowane dwie wędki, zaklipowane na tej samej odległości przy użyciu sticków. Zacząłem sobie od małej metody i miałem branie ryby po drugim rzucie, jedną rybę złowiłem, potem było nic. Towarzyszył mi także stoper. Stoper to jest bardzo ważna rzecz. I cały czas łowiąc odkryłem, że ryby biorą między drugą a trzecią minutą. Zawsze miałem branie albo jakieś wskazania między drugą a trzecią minutą. Zostawiałem na początku podajnik 10 minut w wodzie, nic się nie działo. Jak przerzucałem co 3 minuty, to były wskazania, ryby się kręciły, jednak obranie było dalej ciężko. I to właśnie się włączyła istotna rzecz. Znaczy, że ryby reagowały na dźwięk, na plusk, na jakieś ruchy w wodzie, im się to podobało. Jednak nawet mała metoda dostarczała zbyt dużo produktu, zbyt dużo papu i te ryby tak łatwo nie znajdywały mojego haczyka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dopiero zacząłem naprawdę konkretnie łowić, jak zerwałem metodę na lince, na tych linkach, które tam wiszą. Założyłem sobie mikro, małe banjo, to widzieliście na filmie. I te banjo pozwoliło mi łowić już ryby co rzut praktycznie. Szkoda, że była to dopiero ostatnia godzina, półtorej na końcu, że to odkryłem. Także bardzo dużo się nauczyłem. Będę już teraz miał małe banjo na zimowe łowienie zawsze pod ręką. Ja myślałem, że mała metoda to już jest wystarczający rozmiar, który pomaga przy łowieniu w takich warunkach, ale jeszcze mniej można iść na to. Nawet można taką metodę, widziałem, ktoś przecinał na pół i łowił na pół metody. Także to tyle z techniki. Na co brały ryby? Brały na wszystko. Na żywe robaki, na martwe robaki, na pellet expander, co się bawiłem, miałem dużo brań na pellet expander. Niestety na expander te zacięcia były czasami takie słabe i ryby schodziły, bo jak wiecie, on jest bardzo mięciutki. Kulki chlebowe, trzy ryby na kulki, także na wszystko. Brały mi na wszystko dzisiaj. I tyle, mega się cieszę, mega jestem pozytywnie zaskoczony tym wynikiem, tym, że udało mi się szczęśliwie wylosować, bo tak jak mówiłem, to jest podstawa. Trzeba na rasket wylosować. Jak się nie wylosuje, to się siedzi o kiju. Oprócz tego był Michał. Michał był z drugiej strony na płciznach. Wygrał sekcję, co jest naprawdę super. Gratulacje, Michał, jeśli oglądasz. Jesteśmy tutaj już dobrze, dosyć znani w klubie złowienia. Jesteśmy poważani i to nas też bardzo cieszy, że Polska ma tutaj, no, nie pierwsze skrzypce do grania, ale drugie na pewno. Także hej.